Okej, zadanie trzecie. Tutaj treść jest taka. Przeprowadzić test Fishera, poziom istotności 500 dla parametrów modelu y równa się a0 plus a1x1 plus a2x2 plus a3x3 plus a4x4 plus epsilon 1, który został oszacowany na podstawie 17 obserwacji. Wiadomo, że współczynnik determinacji tego modelu wynosi 0,9. Wskaż zdania prawdziwe. I tu są cztery zdania wymienione. Pierwsze, H0 należy odrzucić. Drugie, hipoteza alternatywna, chyba H0 należy przyjąć. Trzecie, wartość empiryczna statystyki F wynosi 27. Czwarte, liczba stopni swobody N1 bodajże wynosi 17. Czy N1 czy 2 to nieistotne, bo akurat to zdanie jest fałszywe, bo co? Liczba stopni swobody w tym teście Fischera, czyli co? Bo test Fischera jakby się charakteryzuje dwoma stopniami swobody, N1, N2 właśnie, gdzie N1 to jest liczba stopni swobody statystyki w liczniku, a liczba stopni swobody N2 to jest liczba stopni swobody w mianowniku. W liczniku dla regresji wielorakiej mamy tyle stopni swobody, ile mamy zmiennych. Tu mamy cztery zmienne, więc będą cztery stopnie swobody. Czyli no to jeśli to jest N1, no to to są 4. Natomiast w mianowniku mamy N minus, minus liczba obserwacji minus 1, gdzie N to ilość obserwacji minus liczba zmiennych, czyli u nas 4 minus 1. 17 obserwacji minus 4 minus 1 to 12, a nie 17. Więc ani jedno, ani drugie nie będzie 17, więc zdanie czwarte jest fałszywe. Dobra, teraz co to jest to R kwadrat? R kwadrat to jest współczynnik determinacji, no właśnie, R kwadrat się go oznacza, no, u nas wyszedł 0,9. Co to jest? To jest explained sum of squares przez total sum of squares, czyli total sum of squares to jest po prostu wariancja zmiennych y minus średnie y do kwadratu, a explained sum of squares to jest wariancja jakby naszego przybliżenia, czyli jeśli y z daszkiem i to jest to, co my, to, co nam wynika z modelu, no to tutaj odejmujemy średnią y-ków, podnosimy do kwadratu. Im to jakby jest, ma większy udział w tym, tym lepiej, bo tym mniej wynika tak naprawdę z błędów. To jest r kwadrat. A jak wygląda statystyka Fischera? F, no właśnie, wygląda w ten sposób, że mamy explained sum of squares, explained sum of squares przez liczba stopni swobody, to jak wspomniałem, ilość zmiennych modelu, przez residual sum of squares, czyli RSS, bodajże taki jest skrót, przez ich ilość stopni swobody, czyli n minus k minus 1, gdzie n to jest u nas 17, k jest równe 4. I teraz tak, a jest 0,9, my nie mamy podanej tej wartości. Residual sum of squares to jest właśnie, to jest y z dachem, znaczy y prawdziwe minus y z daszkiem, czyli y przybliżane do kwadratu, taka suma po wszystkich zmiennych. No im to jest większe, tym gorzej. My nie mamy jakby podanych tych wartości, ale jeśli jest, to jest 0,9, to co? No, no opartego możemy sobie nawet przyjąć. Niech to będzie równe 100. Bo wtedy to jest równe 90. A wtedy to, no i co? Explained sum of squares plus residual sum of squares to jest total sum of squares. Czyli jeśli to jest 90, to to jest równe 10. I tak, i tutaj w takim razie mamy explained sum of squares 90 przez 4 podzielić przez residual sum of squares, czyli 10 przez 17 minus 4 minus 1, 12. No to co? Musimy sobie policzyć. 90 czwartych razy 12 dziesiątych. Tutaj zera się upraszczają, tutaj trójka z czwórką. I co? Wychodzi nam 27. No i co? Tutaj napisali wartość empiryczna statystyki F wynosi 27. Trzecie? True. No i teraz tak. Teraz musimy właśnie to przetestować. No i co? Tutaj ta statystyka Fischera nam wyszła 27. Co to ona w ogóle jest? Ona sprawdza, czy
ona jest takim jakby testem dla wszystkich zmiennych, czyli ona sprawdza, hipoteza zerowa jest taka, że wszystkie zmienne jednocześnie, ich współczynniki są równe 0, to jest hipoteza zerowa, a hipoteza alternatywna jest taka, że któryś z nich jest różny od 0. No i co? No i tutaj nam wychodzi 27. Porównujemy to właśnie z odpowiednią wartością statystyki F. Tu jest F. Dla 5% to jest test jednostronny, to też musimy pamiętać, czyli 4 stopnie swobody, 12 stopni swobody, wartość krytyczna 3,49. 3,49. Czyli obszar odrzucenia to jest od 3,49 do nieskończoności. 27, nasze F, jak najbardziej należy. Zatem hipotezę zerową należy odrzucić, czyli pierwsze zdanie, jeśli dobrze tu widzę, że tu jest hipoteza zerowa, jest prawdziwe. No i co? W takim razie pierwsze, trzecie, no i tu pytanie, no i w takim razie z tych odpowiedzi wychodzi, że to jest w zadaniu trzecim jest odpowiedź A. Tylko pierwsze i trzecie. W zadaniu drugim hipotezę zerową, no albo jeśli ta jest hipoteza zerowa, no to nie należy jej przyjmować, tylko właśnie odrzucić. Także to jest zadanie trzecie. Dziękuję.